dla kolegi grzeczności. Wiem, że szuka właśnie takiego Golfa wersji GTI. No i stoi tutaj zaraz. Zaraz się spytam, ile on kosztuje i tak dalej. Automat, czyli taki jak jest szukany. Rocznik to jest 2017. 2017, no. Cenę zaraz się dowiem. Na pewno nie będzie niżej niż 15 tysięcy euro, to już jestem pewien. A i chyba 20 może kosztować. Co tu jeszcze jest? No tu są auta jakieś wyższej klasy raczej. Same. Ale nie widzę sprzedającego. A trójeczka ładna. Szkoda, że nie ma cen, ale zaraz będę się dopytywał. Ceny. Jest wiatureczka w slajnie. W limuzynie. Oj, to co? Też mam osobę zainteresowaną takim autem. Łatwo. To jest suka biały kolor. Niestety biała nie jest. To jest auto z 2015 roku. W automacie już odpala. Akurat ten kolega nie jest zainteresowany automatem. Następny Sportback. Dobra, nie się pytać o ceny, może coś się dowiem. Przede wszystkim zależy mi na cenie tego Golfu. Tutaj mamy A7 w S-Line. Z rocznika 14. I takie autko można tutaj kupić już. Zaraz idę się spytać na żywo, ile ona kosztuje. Także chwileczkę będziecie słyszeć. Sami ja wam przetłumaczę. A więc ta siódemka to jest 2014 rok i kosztuje 30 tysięcy euro, z tego co się dowiedziałem. A co dalej tu jest, to możecie sami zobaczyć, takie same młodsze auta. Zainteresowany mój klient był Fordem Focusem, tutaj stoi taki biały, ale niestety już jest sprzedany. Dla koneserów Mercedesa. Jest to Mercedesik taki w kupecie. Dość dobrze zachowany. Mogę go otworzyć. Pokazać. W automacie. Tutaj brakują szczelki. Na swoje lata. No to na pewno był już restaurowany. Cyberdach ma. Co jest ważne, wiem, że tutaj te wszystkie listwy tak samo one kosztują. Stawiałem go na Facebooka kiedyś, jakieś 2 tygodnie temu, miałem kilku zainteresowanych, ale no nie wiem, myśleli, że takie auto kosztuje tutaj
4000 zł, niestety tak nie jest. W Polsce też na pewno 4000 zł nie kosztuje takie auto. Tutaj auto kosztuje 5,5 tysiąca euro bodajże. Zobaczymy tutaj, jak otworzę, że komorę silnika, jak ją w ogóle otworzę. Tragedii nie ma, na pewno auto przechodziło jakąś renowację niedawno. Proszę? No. Ja już upatrzyłem 2 tygodnie temu. Audi A4 B8 w limuzynie, w automacie, właśnie zostało zakupione przez mojego klienta. Przebieg 194 tysiące, 2009 rok, z silnikiem 2.7. Auto zmierzyłem czujnikiem, całe jest w oryginale. Zaraz pokażę wam środek. Cena, jaką zapłacił mój klient za to auto, to 6250 euro. Klucze gdzieś tu mam. Tomek, ty masz klucze? Otworzyć? Automat. Jasna tapicerka. Fotele niepoprzecierane, kierownica cała, książka serwisowa do końca. Także naprawdę, jak na to auto, to mały przebieg, kolor bardzo ciekawy. Big Xenony. Auto będzie na sprzedaż prawdopodobnie w Polsce, bo było przekupione po prostu pod handel. Także niedługo możecie się spodziewać na oto moto, że to auto wyląduje. I oto kolejny samochód, który został dzisiaj zakupiony. Jest to Renault Twingo z 2010 roku. W wersji Grip Cool. 1.2 benzyna. Przejechane ma 88 tysięcy. Tablice dzisiaj zrobione, także auto gotowe do jazdy. Środek dość ciekawy, czerwone wstawki. Auto nie jest w ogóle zniszczone. Posiada tempomat, to rzadkość przy tym modelu. Aluminiowe felgi, felgi dodał sprzedawca jeszcze zimowe. A kupił go pan z okolic Rzeszowa. Pan Tomek. Krzysiek. Przepraszam, Krzysiek. Cały dzień mówię Tomek, a to jest przecież Krzysiek. I auto możecie szukać w okolicach Rzeszowa, będzie na sprzedaż. Także widzicie, że auto jest bezwypadkowe i takie samo będzie w Polsce. Naprawdę polecam dla kobiety na podjazdy do miasta. Pierwszorzędne, nieprzyganione. Ładny kolor. Spoiler. Dziękuję. Zakupione Clio. Ucieka mi, nie mogę go dogonić. Przepraszam, Twingo. Jadę 170. A Twingo uciekło. I nie wiem, czy go dojdę. Zobaczymy. Oj, ciężko będzie.
go coś przystawi tam, to tego złapie. Już jesteśmy w drodze do Polski. Twingo jedzie przede mną, a Audi już dawno, dawno uciekło. No, doganiamy go. Trudno ze mną wygrać.